Cześć, z tej strony Szymon, witam na moim kanale. Na wstępie zachęcam do zasubskrybowania go, dzięki temu będzie się na bieżąco z tym, co czytam, wypożyczam, publikuję i kupuję w dowolnej kolejności. W kolejnym odcinku przeczytany z biblioteki powiem kilka słów o komiksie Je. Giulerme Petreka. Komiks ten wypożyczyłem w Bibliotece Głównej Księżnicy Beskidzkiej. Jest to komiks wydany przez wydawnictwo Mandioka. Miękka oprawa. Tak się prezentuje grzbiet. Jest to komiks w troszeczkę większym formacie niż standardowy, taki bliżej temu A4. Jest to komiks w czerni i bieli. Bardzo ciekawa warstwa graficzna. Taki, bym powiedział, klimatyczny. Mamy obrazki momentami bardzo szczegółowo, z bardzo takimi detalami. Za chwilę mamy wręcz tylko symbolikę. I to jest coś dziwnego, bym powiedział. Historia pewnego chłopca, powiedzmy o imieniu Je, który w zasadzie przez większość życia, od kiedy się wysłowie, wymówi tylko te zdania. I który w pewnym momencie musi dotrzeć do pewnej, nazwijmy, wiedźmy w jakimś miasteczku. Tam zostaje wysłany przez swoich rodziców. Bo zdarzyło się, że jakieś, nazwijmy to zło, demon, nie wiem nawet jak to nazwać, czarny upiór go zaatakował i siedzi w nim i jego rodzice uznali, że tylko ta zła wiedźma jest w stanie, znaczy nie zła wiedźma, tylko ta wiedźma z tamtej lokalizacji jest w stanie go wypełnić. Niesamowita Miranda. No właśnie, to jest jakaś, pozbyć rany, duchowe znamie, czy coś takiego. Król bez barw. No, pierwszy raz o czymś takim słyszałem. Więc nasz główny bohater wyrusza w drogę. Idzie, idzie, idzie i przeżywa coraz bardziej niesamowite przygody. Coś w wyobraźni, zaatakowany. Tutaj próbuje jakimś pociągiem się przedostać. W pewnym momencie zostaje powiedziane mu, że jakiś gość bierze go na łódkę, że go zaprowadzi do pociągu. Nagle trafia na jakiś statek piracki, tam musi tam uczestniczyć w tym życiu pirata, no i w zasadzie ma być tam do pomocy w kuchni. Nie, jako, że nie może się porozumiewać, to nic nie jest w stanie wyjaśnić, o co chodzi. I w zasadzie jest takim przypadkowym człowiekiem w przypadkowym miejscu. Nagle okazuje się, że na tej statku jest jakaś bijatyka. Marynarze zostali zaatakowani przez kogoś innego. On trochę w tym uczestniczy, w zasadzie próbuje się wydostać i troszeczkę mu się udaje, ale po sztormie ląduje gdzieś i pewien człowiek go przygarnia, klaun, i tam wtedy dopiero, można powiedzieć, trafia do wiedźmy Mirandy. I tu się zaczynają ciekawe rzeczy. Ciekawe. Cały czas jest takie, to bym powiedział, dziwnie, metafizycznie, niejednoznacznie. Bo można sobie zacząć zastanawiać się, czy ten główny bohater Je, on te przygody przeżywa naprawdę, czy on sobie wyobraźni to miał. Bo są momentami tak nieprawdopodobne. Natomiast całe to później, spotkanie z wiedźmą, to co się dzieje później, to już jest typowa niejednoznaczność, jakieś przenoszenie się między planami astralnymi, wyobraźnią, przemiany. Nie jestem w stanie tego jednoznacznie zinterpretować, co tu się wydarzyło. Dlatego uważam, że to jest intrygujące. Czy polecam ten komiks? Nie każdemu. Jeżeli lubisz zwyczajne, nazwijmy to, historie, które są przygodowe, bez żadnych takich zakręcanych akcji metafizycznych, psychiczny i tak dalej, to jest komiks nie dla Ciebie. Natomiast jeżeli lubisz coś, co Cię zaintryguje, co jest niejednoznaczne, co potrafi odpowiedzieć w trochę pokręcony sposób, taki zaowalowany na tym, że pewne rzeczy siedzą w Tobie i być może niektóre z problemów można rozwiązać samemu, a niekoniecznie przez jakiś efekt z zewnątrz, to może Ci się to spodobać. Jeżeli jesteś zainteresowany, czy zainteresowana, jeżeli chcesz to przeczytać, zachęcam do odwiedzenia biblioteki.
Komiks jest do wypożyczenia w Książnicy Beskidzkiej w Bielsku Białej, w Bibliotece Głównej przy ulicy Słowackiego. Jest tam wiele pozycji różnego typu, więc ta też dla niektórych może być ciekawa. Dla mnie była średnia, ale jestem zadowolony, że ją przeczytałem, bo zawsze to daje jakąś tam wartość, ciekawostkę. Zawsze to jest jakieś rozważenie pewnych dróg, pewnych postępowań, pewnych zaszłości, wątpliwości i dylematów. Jak pewne problemy można zwalczyć od wewnątrz, niekoniecznie od zewnątrz. To by było na tyle. Jeżeli macie jakieś inne zdanie, czytaliście, znacie tą lekturę, to podzielcie się swoimi opiniami. Jestem ciekawy, czy też już się z tym spotkaliście i jaka jest wasza interpretacja tej historii. Trzymajcie się, do następnego razu. Cześć.